W Brazylii, największym na świecie producencie cukru, do tej pory większość opadów była o 44% poniżej średniej historycznej, a już odchylenie do około 20% od średniej jest czymś bardzo szkodliwym dla rozwoju trzciny cukrowej. Oczekuje się, że w całym sezonie opady deszczu będą o 41% poniżej średniej. Pola trzciny cukrowej borykają się z niekorzystnymi warunkami pogodowymi i to już od zeszłego roku. Dlatego rośliny są bardziej wrażliwe na obecną suszę. Do września w Brazylii prognozuje się, że trzciny cukrowej będzie o około 8% mniej, z dalszą tendencją spadkową. Choć z drugiej strony brak deszczu może sprzyjać koncentracji cukru w trzcinie. Z tego powodu szacuje się, że wyprodukowane zostanie 35,7 miliona ton cukru, co oznacza spadek o 2,7 miliona ton rok do roku. O ile tej ilości nie zostaną przekierowane na etanol, który obecnie bardziej się opłaca produkować. Wtedy też produkcja cukru w Brazylii będzie jeszcze e, mniejsza. Problemy z produkcją cukru występują też w Kolumbii. Rząd Kolumbii próbował wdrożyć reformę podatkową, aby zrównoważyć wpływ negatywny COVID-19. Doprowadziło to do strajku w całym kraju i zawieszenia produkcji cukru w głównym rejonie produkcyjnym Kolumbii. Wstrzymano także eksport z tego kraju. Jednocześnie rząd Indii podjął epokową decyzję, że chce do 2025 roku dodawać 20% etanolu do benzyny, co pozwoli mu zaszczędzić miliony ton emisji dwutlenku węgla każdego roku. Naśladując podejście Brazylii, rząd Indii chce skierować część sacharozy właśnie na produkcję etanolu. Jest to zmiana pokoleniowa dla indyjskiego przemysłu trzciny cukrowej i dla światowego rynku cukru. Ponieważ indyjskie zapasy cukru osiągnęły alarmująco wysoki poziom, co jest problemem i logistycznym, bo potrzeba przestrzeni magazynowej, i finansowym, bo muszą te zapasy być ubezpieczone i sfinansowane. Dlatego pojawił się pomysł z produkcją etanolu. W Rosji ceny krajowe cukru wzrosły o 70% w ciągu roku do kwietnia 2021 roku. Aby kontrolować inflację cen żywności, rosyjski rząd, jak i główni producenci cukru uzgodnili zamrożenie cen cukru. W obrocie hurtowym to jest 36 rubli za kilogram i 46 w detalu. Ponadto rząd próbuje bezcłowo importować 350 tysięcy ton cukru rafinowanego od 15 maja do 30 września. Zazwyczaj zło przywozowe na cukier biały wynosi zwykle około 340 dolarów za tonę. Rząd podjął też decyzję o utworzeniu cukrowego funduszu interwencyjnego i utworzeniu państwowych zapasów do wysokości 500 tysięcy ton cukru. System ten jest stosowany na rosyjskim rynku zbóż już od 2001 roku i podobny jest do działającego w, w Chinach dotyczących zapasów rządowych. Celem ich jest stłumienie zmienności cen. Za to w Polsce zakontraktowano w bieżącym sezonie około 250 tysięcy hektarów upraw buraków cukrowych, czyli mniej więcej tyle samo co przed rokiem. Jeśli warunki pogodowe będą korzystne, to plony wyniosą około 60 ton z hektara, a wtedy zbiory około 15 milionów ton. Z takiej ilości buraków powinno być wyprodukowane 2,2 miliona 2, 2 ton cukru, w zależności oczywiście od polaryzacji buraków. Z czego 700 będzie zużyte w kraju, a do pół miliona ton musi zostać wyeksportowany. Obecnie ceny cukru konfekcjonowanego w Polsce od maja tak naprawdę 19 roku utrzymują się na miarę stabilnym poziomie pomiędzy 1800 a 1880 zł za tonę. Sprzedaż krajowa w okresie styczeń maj za to spadła o 1,5%. W okresie styczeń kwiecień bieżącego roku eksport cukru wzrósł prawie 20% ilościowo rok do roku. I ponad 20% wartościowo, głównie do krajów pozaunijnych, takich jak Izrael, Ukraina i Szwajcaria. Jednocześnie wzrósł też import cukru do Polski o 29% ilościowo, i 21% wartościowo, z czego ponad połowa pochodzi z Niemiec.